Dobry wieczór Państwu. Uśmiechamy się szeroko, chociaż jesteśmy w komisariacie, ale literackim i w cudzysłowie. Ja jestem dzisiaj dobrą policjantką i nazywam się, kim ja jestem? Podinspektor. Podinspektor Paulina Wilk. Podinspektor Wilk. Ja jestem dobrą policjantką, ponieważ ja bardzo lubię wszystkie Wojtka książki i uważam, że coraz są lepsze. A przedstawiam Państwu komisarz złą Annę Król. Komisarz Król. Komisarz Król, złą policjantkę, która będzie na kontrze i będzie udawała, że ma różne pretensje do podejrzanego, którego Państwu przedstawiamy, Wojciecha H., który został tu doprowadzony kulturalnie, ale z lekkim użyciem siły. Ale jak Państwo widzą, nie został związany przynajmniej jeszcze. Jeszcze. Kajdanek jeszcze nie ma, bo na razie jest tu w charakterze podejrzanego o talent pisarski przesłuchiwany. I będziemy się zajmować właśnie tutaj ćwiczeniem. Także nie będę pouczała podejrzanego, że trzeba mówić samą prawdę i tylko prawdę. Oraz, że użyjemy wszystkiego, co nam powiesz. Przeciwko tobie. Tak, może być tak. Natomiast warto dodać, że nasze przesłuchanie jest rejestrowane. I rejestruje je Maciej z archiwum Mix, bo ta sprawa nigdy nie zostanie rozwiązana. Ten dylemat literacki. No i jest z nami aspirantka sztabowa Julia, która też tutaj wszystko rejestruje, kontroluje na zapleczu, także nie jesteśmy sami. Wszystko odbywa się zgodnie z procedurami. Proszę Państwa, mamy około godziny, żeby zadać Wojtkowi wiele krępujących pytań. Ale nie jesteśmy w tej roli same, dlatego że Państwo posiadają lustro weneckie, patrzycie sobie spokojnie. Przez całe to spotkanie możecie zadawać Wojtkowi pytania. Starsza aspirantka Julia będzie je skrzętnie notowała i zostaną one w odpowiednim momencie przekazane. Oczywiście wybór, czyli chodzi o to, żeby były błyskotliwe, wyśrubowane i takie zostaną nagrodzone książkami, które tu Państwo widzą, z autografem. Tak jest. To po prostu jest już od razu z góry spisane zeznanie podejrzanego. Także myślę, że warto jeszcze dodać, że jak to w każdym przesłuchaniu, reguły obowiązują wyłącznie przesłuchiwanego. Natomiast my te reguły będziemy stosownie do sytuacji zamieniać na inne. Tak. Ponieważ już czujesz się bardzo swobodnie i w ogóle nie jesteś zdjęty. Proponuję, żebyś zaczął oddychać też, to bardzo pomaga. Wojtek, czy ty kiedy zanim siadasz do wielogodzinnego pisania uprawiasz jakąś, wiesz, jakiś pilates? Coś się dzieje takiego fizycznego, żeby się rozgrzać? Nie. Z takich rzeczy fizycznych to co najwyżej kawa, no, żeby się obudzić. To już mamy za sobą. Obudzić, rozgrzać i tak dalej, ale nie, chociaż być może powinienem, tak, bo tutaj coraz bardziej odczuwam jednak te trudy pisarskie, jakieś bóle pleców, bóle kręgosłupów tam i być może trzeba się jakąś jogą pisarską zainteresować, tak, żeby te maratony pisarskie wytrzymać faktycznie. Wielu pisarzom po prostu wystarcza pies i spacery. Na naszym komisariacie kawa jest dobra, także ty już masz strzał energetyczny ze sobą, a my proponujemy na początek taką rozgrzewkę umysłową. Odpowiadasz szybko, skojarzeniowo, dobra, jednym słowem albo krótkim zdaniem. Jeżeli nie znasz odpowiedzi, mówisz dalej. Zaczynam. Od ilu lat znasz się z Jakubem Nordką? Od 10. Ulubione narzędzie zbrodni? Nóż. Bohater z Twoich książek, którego najbardziej nie lubisz? Kocham. Słowo, którego nadużywasz w mowie i piśmie? Kurwa. Kryminał, który przeczytałeś i odmienił Twoje życie? Chandler. Coś Chandlera, tak? Coś Chandlera. Długie pożegnanie. Okej. Okay. Kiedy dzieci pytają Cię, skąd się biorą dzieci, mówisz im? Prawdę. Pecet czy mak? Pecet. Sport, w którym chciałbyś być mistrzem? Boks. Element garderoby, którego nigdy nie założysz? Prawdopodobnie muszka. A gdybyś był kobietą, to? Dalej. Zbroiło. Udało się podejrzanego wyprowadzić lekko z równowagi. Także pierwsze zadanie. I teraz będzie już tylko gorzej. Teraz będzie zabieramy się tak, że to nie jest typowe przesłuchanie. Masz pewien wpływ na swój los, jest on ograniczony, ale w tym oto słoju znajdują się zawinięte w kuleczkę pytania. Te niebieskie są ode mnie, od dobrego policjanta, te czerwone są od złego komisarza. Natomiast to nie jest tak całkiem, że możesz sobie wybrać tylko niebieskie. Musisz wybierać na przemian, ale losuj. A każda z nas
zada odpowiednie pytanie. Także lecimy. Teraz decydujesz o swoim przeznaczeniu. Teraz nie wiem, czy to jest bardzo dobrze dla Państwa widoczne, ale Wojciech obmyśla strategię. Ja właśnie tutaj widzę, jak drgam od spodu. Zacznę. Właśnie staram się dobrać do tej czerwonej głębokości. Tutaj jest numer. Pytanie numer 5. No i teraz taśma profesjonalna czy z linią melodyczną? Słuchaj Wojciechu, no nie spodziewałam się, że od tego tematu zaczniemy, ale nasi informatorzy jednak swoją robotę robią bardzo dobrze i to, co do mnie dociera, jest co najmniej niepokojące. W związku z tym jestem tutaj, żeby zadać Ci pytanie, które, no szczerze mówiąc, może być nawet najważniejsze spośród tych pytań. Okej, to dobrze, ale na początek, no. Jedziemy. Jak ważna jest dla Ciebie promocja Twojej pracy? Wystudiowane sesje zdjęciowe, wywiady w pismach lifestyle'owych, reklamy na przystankach. Jak bardzo siebie i to lubisz? Znaczy, zacznijmy od tego, jak bardzo to lubię. A więc lubię. To czy to jest w dużej mierze przyjemne? Tak? Znaczy, w ogóle sesje zdjęciowe z profesjonalnym fotografem, to oczywiście jest męczące po dwóch godzinach, ale potem efekty się patrzy i nawet na tych wszystkich zdjęciach dobrze wyglądam, ale w ogóle ktoś poświęcił czas i zrobił, no bo dobry fotograf potrafi nawet ze mnie zrobić kogoś przystojnego, to jest bardzo fajne, ale wiesz, no, masz tą sesję, jakieś ludzie przychodzą, ustawiają światło i tak dalej, to jest mega przyjemne i fajne. Jak ta promocja jest ważna, tak? Mhm. Powiem tak, ona jest cholernie ważna. Mhm. A to dlatego, że ja uważam, że najtrudniejsze w tej chwili, chyba w ogóle szeroko mówiąc na rynku książki, to jest dotarcie z tą książką do czytelnika. I każdy, kto kiedykolwiek wydawał książkę, bo interesuje się książkami, to sobie zdaje sprawę, że przynajmniej tak było przed pandemią, pewnie teraz sami wrócimy, mamy w Polsce straszną nadprodukcję książek. Chociaż przyczyniasz się do niej. Przyczyniam się do niej, to prawda, znaczy w ogóle to strasznie brzmi nie w momencie, ale wy się zamieniliście rolami w tym momencie. Ale tak, to jest prawda. Przypominam Państwu, że reguły w tym komisariacie obowiązują wyłącznie przesłuchiwanego. Dobra, ale to jest tak, że tak, bo to strasznie głupio brzmi, jak jakiś pisarz narzeka na to, że dużo książek się wydaje. Ale w samym tym segmencie kryminalnym wydaje się bodajże około od 200 do 300 rocznie kryminałów tylko i wyłącznie polskich autorów. I teraz ja jako czytelnik, oczywiście nie jestem w stanie tego wszystkiego przeczytać, ale i jako czytelnik, i jako osoba z przyczyn oczywistych zainteresowana rynkiem kryminału i tym, co się na tym dzieje, to ja nawet nie wiem, kto te wszystkie książki wydaje. Ja nawet nie jestem w stanie tego rynku obserwować i nawet sobie zanotować co ciekawszych autorów. Bardzo dużo książek po prostu znika nam z radaru i nie wiemy, że one się kiedykolwiek ukazały. I w tym momencie wchodzi promocja. Tak, promocja to jest to narzędzie, żeby dotrzeć do czytelnika i jak widzimy ten, i jak moim widzimy... Moim zdaniem podejrzany nawija ci makaron na uszy, a zamiast dobrze powiedzieć ten moment, wprost, który jak on się z tym... Ale to powiedziałem, że lubię, powiedziałem, że to jest chmielasz przyjemne. Ty mi tu nie piernicz, tylko chmielarz odpowie na pytanie, czy promocja stworzyła chmielarza? I skąd promocja się wzięła kamizelka? Czy promocja stworzyła chmielarza... dobre pytanie, muszę się nad tym zastanowić. Ty nie myśl, że my tutaj mamy całe godziny. Na pewno częściowo tak. Na pewno częściowo tak. Skąd się wzięła kamizelka? Kamizelka się wzięła stąd, że miałem faktycznie ten etap noszenia kamizelek i uznaliśmy, że to fajnie wygląda. Teraz troszeczkę z tego zrezygnowałem na temat mniej formalnego stroju, ale pewnie będę do tych kamizelek i marynarek wracał. Ale tak, no, jestem pewien, że częściowo promocję stworzyła chmielarz. Mogę dopytać? Tak, panie oczywiście. Komisarz? Ja dopytam. Ostatnia powieść jest między innymi o tym, że ludzie noszą maski, mają dwie twarze, nie wszystko o nich wiemy. Czy twój wizerunek pisarza jest bardzo odbiegający od realnego Wojtka, który nie jest pisarzem? Wiesz co, bardzo to nie, natomiast nie będę ci tutaj ściemniał, że ja w momencie, kiedy zakładam tą, wiesz, strój pisarski, to jestem dokładnie taki sam jak w domu, tak?
W domu na pewno jestem, nie wiem, troszeczkę czasami bardziej wyluzowany, czasami bardziej leniwy, mniej się spinam. Ale to nie jest jakieś nowe odkrycie, tak? No przecież ta klasyczna praca socjologiczna, człowiek w teatrze, życia codziennego, to właśnie o tym jest, że sobie zakładamy codziennie do każdej funkcji inny mundurek, tak? Inaczej się zachowujemy w domu wśród osób nam bliskich, inaczej zachowujemy się w pracy, inaczej w sytuacji oficjalnej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to nie jest tak, że to są dwie osoby, tylko to jest jedna osoba, która inaczej się zachowuje w różnych sytuacjach. No. To ostatnie dopytanie i lecimy dalej. A gdyby Wojtek Chmielarz był poetą, to zamiast kamizelki coś innego byś wkładał? Ja nigdy nie byłbym poetą. Nie. Czy bym był poetą? Teraz myślę, że gdybym był poetą, to bym chodził ubrany cały na czarno. I czyli miałbym dekadentyzm. Tak, coś takiego w tym stylu. Nie, po prostu Johnny Cash. Albo tropizm. No dobrze. Idziemy dalej. Niebieskie, tak? Dalej, tak. Są te łatwiejsze pytania. 6. 6. Zabieram przewodniczącą. Ja dobrze. Ha! Jak zostałeś feministą? A czy jak zostałem feministą? Dobre pytanie, nie wiem. Znaczy, tak mówią Amerykanie, kiedy chcą zwrócić uwagę od tego, znaczy, że pytanie... Ja w ogóle nie wiem, czy jestem feministą. Znaczy o tym, czy jestem feministą, to powinien ocenić ten mnie... Ale nie, ty to powiedziałeś, ja feministą. Ja kobieta i twoja czytelniczka uważam cię za feministę od pierwszej twojej książki. Dobra, okej, okay, to... no więc właśnie ja chyba zawsze byłem. To znaczy zawsze, wiesz, miałem jakieś takie wyczucie, nawet nie tyle na kwestie praw kobiet, one są w pewnym, w ogóle całym pakiecie, wiesz, po prostu lewicowej wrażliwości, bo jestem tam. Ja jestem człowiekiem, który się czuje człowiekiem lewicowej wrażliwości, człowiekiem lewicy. Tak? Masz serce mam serce po lewej stronie, jak to się mówi. Tak? I to jest pakiet, wiesz, część tego pakietu. Tak? Znaczy, częścią tego pakietu jest to, że przejmujemy się prawami słabszych grup. Tak? Czy to są grupy społeczne, czy to są osoby niewykształcone, czy to są środowiska LGBT, czy to są koniec końców kobiety. Tak? Jak się patrzy przez pryzmat na ten świat, to się widzi ileś tam rzeczy, kiedy widzisz, że kobiety są w tym kraju gorzej traktowane od mężczyzn. Po prostu na różnych poziomach gorzej postrzegane i tak dalej. I się z tym nie zgadzasz. A potem, wiesz, a potem mi się to wzmogło, jak urodziła mi się córka, tak? Gdzie sobie zdałem sprawę, że okej, ona będzie musiała żyć w tym świecie, ja ją muszę do tego przygotować. Tak? A w tym świecie, w twoim świecie, były jakieś kobiety, które też, no wiesz, kształtowały tą wrażliwość? To znaczy jakieś kobiety, które, bo wiesz, zastanawiam się, skąd się u ciebie biorą takie, a nie inne portrety kobiece. Przecież od podpalacza mamy kobiety, które są jakoś życiowo poturbowane, ale jednak potrafią się bardzo podnieść szybko z jakichś życiowych zakrętów. Wyrwie. Ja czytając Wyrwę miałam ogromny problem, żeby zdecydować, czy to jest książka bardziej o kobietach, czy bardziej o mężczyznach. Bo uważam, że bardzo ciekawie ująłeś. Mam poczucie, że oddałeś w jakimś sensie taki nie chcę może dużego słowa używać, ale ja to trochę czytałam jako taki hołd dla kobiet współczesnych, które czy żyją w małej miejscowości, czy są teściowymi głównego bohatera, czy dziewczynami z lokalnego baru, że mają jakąś taką sprawczą moc, jakąś taką siłę napędową i że ty chyba tak czytasz świat, że widzisz w kobietach teraz te, które jakby dają jakąś taką iskrę, twoi męscy bohaterowie wydają się... No, rzeczywiście w tych zmieniających się kontekstach społecznych zagubieni, no ale też szukają swojej siły. To jak pisałeś, to dwa pytania. Czy były te mocne jakieś kobiety inspirujące, które myślisz, że się odbijają teraz w tych twoich książkach? No i czy Wyrwa jest bardziej o kobietach, czy bardziej o mężczyznach? No dobrze, to z... oczywiście i moja mama, i moje babcie obie były silnymi, wiesz, postaciami, które jakoś, chyba szczególnie babcie, wiesz, które wykonały naprawdę ogromny wiesz, przeskok taki cywilizacyjny, bo chyba z tego co pamiętam, obie się wywodziły ze środowiska wiejskiego i nagle zamieszkały, wiesz, w mieście i tutaj założyły rodziny, tak jedna w Częstochowie, druga w Gliwicach i to naprawdę, wiesz, jak znam historię swojej rodziny i widzę, wiesz, skąd pochodzę, gdzie my byliśmy jeszcze trzy pokolenia temu, a gdzie teraz jesteśmy, to jest w ogóle... Niesamowita historia. Może kiedyś będę miał odwagę, żeby ją jakoś opisać i spróbować, wiesz, ubrać w słowa. A Wyrwa dla mnie jest bardziej o mężczyznach, tak? Ale to dlatego, że mam na sobie męską perspektywę.
Nie chmielasz, podinspektor Wilk ewidentnie... Dopytuje, drąży. Można tutaj wybielać, ale jak już rozmawiamy o kobietach, to ja też mam jedno pytanie. Dobrze. Czy ty mógłbyś wymienić jedną, dwie bohaterki swoich powieści, które uważasz za silne kobiety? Jedną, dwie bohaterki, bo znaczy mógłbym wymienić pewnie sporo, tak? Znaczy na pewno jedną z tych bohaterek jest aspirantka Sucha, tak? Która jest taką klasyczną męską kobietą, nie męską, tylko silną kobietą właśnie. Nie, nieprzyjemna, pewnie znacząca pomyłka. A czy ona faktycznie przyjmuje, właśnie, jeśli mówiliśmy na początku o maskach, nie, to ona przyjmuje pewną maskę, pewien, wiesz, zamiast munduru ubiera do pracy ten męski, męską maskę. Ale zaraz nie możesz się powstrzymać i opisujesz, jakie miała przerąbane życie i dlaczego taka jest. To prawda. To prawda. Ale to jest jakiś też... Zdradza tendencję psychologiczną od początku. Zdradza tendencję psychologiczną. Ale ona nie... Znaczy nie dużo. Znaczy wiemy o jednym epizodzie z jej życia nieprzyjemnym. Nie wiem, jaką miała rodzinę, zresztą ja też tego nie wiem. I tutaj podejrzewam, że było wszystko okej. Okay. Dla mnie też taką silną postacią, która z jakiegoś powodu od razu mi tutaj przyszła do głowy, to jest... szczególnie, ale już potem, matka Mateusza z Vampira i Zombiego, tak, która jest jakby postacią drugoplanową, która się podnosi po jakiejś tragedii, jakby odzyskuje kontrolę nad własnym życiem, a chyba się nawet jakby, wiesz, z nim godzi, tak, i pod tym względem jest postacią silną, tak. Dla mnie postacią silną jest też Żmijowiska Adaoma, tak, więc to masz trzy. Trzy wam dałem. Czyli w takim razie dostajesz trzy punkty na 10 możliwych za feminizm. I teraz możesz w nagrodę wylosować kulkę czerwoną. Czerwoną kulkę. Proszę Państwa, Państwo mogą również zadawać pytania. Oczywiście czujemy się podglądani, więc śmiało... Ale tutaj widzę, że pytania sypią się, tak? Tak, mamy chodzi. Jak sobie dobrze, dwa. Przepraszamy za szeleszczenie, no ale to tak... Papiery, w papierach tak jest. Dużo biurokracji na tych komisariatach strasznie w Polsce. Wojciechu, wracamy do przeszłości. Nie takiej dalekiej, ale jednak. I pogadamy teraz o twoim kumplu Jakubie Mordce. Czym on zalazł ci za skórę i kiedy? Zaryzykowałeś rozstanie z nim na kartach swoich nowych powieści. Czy fani ci to wybaczyli? I czy ty uważasz się w takim razie za człowieka fair? Znowu od końca, uważam się za człowieka fair. Jak ktoś uważa inaczej, to niech mi to rzuci prosto w twarz. Niech rzuci kamieniem. Dlaczego go porzuciłem, tak? Rozumiem, to takie co ci chłopina zrobił? Świetny Jakuby. My się dostaliśmy w przyjaźni. Tak się zawsze mówi, zakończyliśmy, jak coś się wydarzy. Zakończyliśmy pewien wspólny etap naszego życia, podaliśmy sobie ręce i się rozstaliśmy. Ale tak zupełnie na poważnie, to pytałaś, wiesz, czy jestem człowiekiem fair. Ja się czuję chcę się czuć przede wszystkim fair w stosunku do moich czytelników. Moi czytelnicy biorą moje książki, kupują je albo je pożyczają, ale przede wszystkim poświęcają czas na ich przeczytanie. W związku z tym miałam takie, wiesz, głębokie poczucie, że muszę im dać najlepszą książkę, jaką w danej chwili jestem w stanie napisać. I Jakub przestał spełniać twoje oczekiwania? Ja przestałem spełniać oczekiwania moich czytelników. Znaczy czułem, że gdybym napisał kolejną książkę o Jakubie w tamtym momencie swojego życia, to to nie byłaby po cieniach, to nie byłaby ta najlepsza książka, jaką jestem w stanie napisać. Czyli to coś innego miałeś w sercu wtedy. Miałem co innego w sercu, nie miałem odpowiedniej historii o Jakubie w głowie i tak dalej. I też nie chciałem o nim pisać. Tak? Znaczy ta postać mnie jakby zmęczyła, znudziła i stwierdziliśmy, że czyli musimy jednak od siebie odpocząć. Tak. Ale to właśnie wynika z tego. Trochę kryzys, natomiast już za nim tęsknię, więc będę musiał się do niego odezwać w takim razie. Wiesz, dobrze, w jakimś ciemnym kącie nie zadźgałeś, w jakimś efekcie rozpaczy i byłby koniec. Pandemia teraz jest, trzeba dzwonić do starych przyjaciół. Tak, odzywać się, prosić. Ja mam nadzieję, że on się zgodzi w ogóle, żeby wrócić, bo to też... Chyba nie będzie mieć wyjścia, chyba nie będzie, mam na niego haki. Masz na niego haki. No my też mamy jeszcze parę haków, więc idźmy do kolejnego. Niebieskie. Będzie mało szeleszczenia. Ja się staram, okej. Osiem. Odnosisz sukcesy. Twoje książki, jak mówisz, są czytane, są kupowane, są chwalone przez krytyków, są ekranizowane.
U sportowców jest taki moment przebiegnięcia mety, jak im się udaje osiągnąć coś, wtedy pojawia się pustka, z którą oni mają często poważny problem, no bo pojawia się pytanie, co dalej. Zastanawiam się, co się dzieje teraz w tobie. Czy facet w twoim wieku, z twoimi osiągnięciami, wiesz, ma jeszcze marzenia, autentyczne, świeże marzenia, jakieś szczyty, które chciałbyś zdobyć, czy więcej masz się dylematów? Ja mam tutaj takie napisane trudne określenie smuga cienia. Smuga cienia. Do smugi cienia mi chyba jeszcze trochę brakuje. Wiesz co, tak, ja mam jeszcze przed sobą, wiesz, kilka marzeń, książek, które bym chciał napisać. Niektóre, mam nadzieję, mi się, tematów, z którymi mi się uda zmierzyć. Wiesz, mi od dłuższego czasu chodzi po głowie pomysł, wiesz, na powieść historyczną. Mhm. Gdzie mam wrażenie, że udało mi się, wiesz, złapać jakiś temat, który jest interesujący i z którym bym się chciał, wiesz, zmierzyć i jakoś to fajnie ubrać. Tylko że powieść historyczna niestety wymaga tego, że trzeba zrobić bardzo solidny research. I w tym nie do końca się nigdy dobrze czułem, tak? Bo to znaczy w ogóle się zmierzyć z tymi realiami historycznymi. Potem jeszcze posiedzieć 10 lat na tyłku przy biurku. Tak, a ja jeszcze szczególnie, że myślę o książce, która się dzieje w XIX-wiecznej Warszawie, tak? I jest od cholery warszawianistów, którzy które wszystko wiedzą, tak? I żeby ich zadowolić, to będę musiał nad tym siedzieć i kombinować bardzo, bardzo długo. Więc to jest jedna rzecz, wiesz, inna rzecz, która mi od dawna chodzi po głowie, tylko to jest coś, co mnie, nie wiem, czy kiedykolwiek to zrobi, ale ja bym bardzo chciał kiedyś napisać naprawdę dobry reportaż. Mhm. Tylko że raz, że nie mam tematu, a dwa, że jak się jakiś temat trafia, to czuję, że nie mam umiejętności, żeby się do niego podjąć. Znaczy, czuję na taki obezwładniający strach, że... A myślisz, że jakbyś był młodszy, to miałbyś więcej brawury? Bo zastanawiam się też, co tobie jako autorowi, człowiekowi, jakby sukces dał. Tak, bo wiesz, tak. Masz... Jakbym był młodszy, to miałbym więcej brawury i bym się próbował w to rzucić pewnie. I bym próbował, ale zastanawiam się, cokolwiek z tego by dobrego wyszło, nie? Mhm. Obawiam się, że nic. Bo wiesz, moja historia jest taka, że kiedy ja miałem brawurę, pisałem brawurowo, to nikt tego nie chciał wydawać, nie? Mhm. Dopiero jak tak naprawdę porządnie dostałem po tyłku i się okazało, i sobie stwierdziłem, że kurczę, może ja faktycznie powinienem się zastanowić, co ja właściwie potrafię napisać i potrafię napisać dobrze, to zaczęły mi pewne rzeczy wychodzić. I dopiero wtedy jakoś ta literacka przygoda ruszyła, ale mi ta brawura nie pomagała. Mhm. Więc wiesz, jest to jakiś temat, na którym bym się chciał, wiesz, reportaż zmierzyć, więc tych rzeczy iluś tam jest. A oprócz tego ja o tym, kurczę, kiedyś wyznałem to. Jest ten syndrom oszusta, nie? Jaki syndrom oszusta? To ciekawe. Jest coś takiego, tak, że, ludzie zdemaskują. Tak, boję się. Czemu ja mówię to na komisariacie, nie? Jest ten moment, kiedy się boisz, że nagle ludzie cię zdemaskują, że to, co robisz, wydaje ci się, że robisz dobrze, znaczy coś osiągasz w życiu, ale wydaje ci się, że na to nie wiesz, albo dostałeś to fartem, albo tego tak naprawdę nie ten i to wszystko. I w końcu nagle się ktoś się zorientuje i po prostu, wiesz, pojawi się ten dzieciak na paradzie, który powie, patrzcie, król jest nagi, nie? Tak, i pojawi się ktoś, powie, ale patrzcie, ten facet nie potrafi pisać, wiesz, bo to. I ja mam tak, że wiesz, jak biorę moje książki do ręki, to te już wydane, czy to będzie Żmijowisko, czy to będzie Mordka, czy to będzie Wyrwa, i to czytam, to widzę, że tam są błędy. Różne, tak? Głównie stylistyczne, składniowe i tak dalej. Czasami też, wiesz... To do redaktorów z pretensjami. Pewnie by tak można... Chmielasz, i mam cały czas tam obawę z tyłu głowy, że mi ktoś to wytknie. I cały czas... Więc nie mam tego momentu mety, bo ja ciągle jeszcze biegnę. Okej, okay, ale z dylematami. To znaczy, się rozwój następuje. Się... Inspektor proponuje zanotować, że podejrzany próbuje nas brać tutaj na litość i mówi, że on taki skromny tutaj, tak biedny, jeszcze biegnie ciągle. Ale w ogóle uważam, że się wymiguje, bo tak, powieść historyczną owszem, ale ten research. Istnieje model amerykański, można zatrudnić sobie trzech pomocników do researchu. A ja nie wiem, czy bym to potrafił zrobić. Zaufać ten researcherom. Ale coś w tym jest. Informatorów mówisz, ma słabych, znaczy się. Jest to z pomocnika raczej byś nie skorzystał. Nie skorzystałbym na razie z pomocnika, ale coś, w czym już podomiłaś, że jest we mnie ta obawa, żeby spróbować czegoś nowego chyba. Mhm. Może to jest ten moment, że trzeba by jednak zacząć już w tym grzebać. Człowiek im starszy, tym po prostu ostrożniej kroki stawia. Zapraszamy, ciepełko, lećmy dalej. Ciepełko, domu, kanapa, to trzeba nagle... A tu trzeba robotę robić. Wstawać o 4:00 Bierzmy to z samego ten. Z
samego dołu. Proszę Państwa, w chwili szeleszczenia opowiem tylko, że mogą Państwo też zamawiać u nas książki Wojtka. On będzie nawet na wizji podpisywał. Można sobie zamówić autograf, jakieś zeznanie, wyznanie. Wszystko jest możliwe. Julia, aspirantka Julia. Widzę, że tam strasznie notuje iskry spod długopisu, bo wiedzą Państwo, że na komisariatach nie wszystkich są komputery, także są maszyny do pisania z długopisu. Ale Julia mazaczkiem tam skrobie, tak? Tak, mazaczkiem. Dobrze, że my w ogóle połączenie mamy z internetem, a nie, że tak całkowicie. Ale to z zewnątrz zamówione jest. Dzięki archiwum. No. Tak, z dotacji Ministerstwa Kultury. Przystępujemy do wygłoszenia pytania numer jeden. Wojtusiu drogi, Chmielarzu. Bierze cię pod czy Chmielarzu psychologizujący. Czy bohaterowie kryminałów muszą mieć zawsze spieprzone pip, życie? Policjanci, rozwodnicy, alkoholicy, narkomani. Pracoholicy. Policjantki krzywdzone przez mężczyzn, upokarzane. Rodziny dysfunkcyjne, noże, które komuś wchodzą w ręce. Czy da się napisać powieść kryminalną, której bohaterowie są normalni i szczęśliwi? Wydaje mi się, że się da i pewnie nawet jakbym zaczął tutaj grzebać w półkach, to bym taką znalazł. Ja z jakiegoś powodu nie potrafię. Tutaj jesteśmy po to, żeby cię posłuchać. Ale wychodzę jakby... Wiesz co, wychodzę z takiego założenia, że czy to jest tak, jak czytelnik bierze do ręki kryminał, to po to, żeby poczytać o tym policjancie, który prowadzi tam śledztwo, nie? Mhm. Ale czy on musi mieć lepsze życie, że ale, niż ja? Ale właśnie, nie o tym, jak on, wiesz, prowadzi szczęśliwe życie rodzinne, pomaga dzieciom odrabiać lekcje, odprowadza dziecko do przedszkola i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Tego nie chcemy jakby czytać, bo nas nudzi, nie po to bierzemy kryminał. Robiłeś takie badania? Tak mi się wydaje, tak. A na komendach w Warszawie cię lubią, czy uważają, że im czarny PR smarujesz? Bo może tam jest, może polskie komendy są pełne szczęśliwych ludzi. Na przykład aspirantka Julia. Bardzo szczęśliwa, z rodziną. Myślę, że są pełne szczęśliwych ludzi i polscy policjanci są najszczęśliwsi na siebie, na świecie. Wygraliście mnie z wątku, ale dobrze, więc to trzeba coś zrobić, żeby napisać o policjancie, który ma czas, żeby się skupić tylko na tym śledztwie, nie? No ale jak on ma te 30-40 lat i nie ma rodziny, no to jest jakimś dziwnym, tak? No to najłatwiej z tego wybrnąć, że on ma rodzinę, tylko że się rozwiódł. Nie, stąd te wszystkie rozwody, czyli tak? Ja wiem. Idziesz na łatwiznę. Idę na łatwiznę, tak? Znaczy, poważnie, znaczy zdałem sobie sprawę, że podpalacz i mordka w podpalaczu i potem, bo to jest troszeczkę pójść na łatwiznę, to jest pewna karka i ten i schemat kryminalny. Ten schemat się jednak sprawdza i on działa i policjanci też polubili mordkę tak naprawdę. To a propos tego czarnego PR-u, ale wiesz, ilekroć się spotykam albo z kimś z rodziny policyjnej, albo z policjantami, to oni generalnie go lubią i lubią ten wykreowany przeze mnie świat. Natomiast tak, nie będę tutaj wam wmawiał, że tworząc mordkę odkryłem Amerykę i stworzyłem zupełnie oryginalnego policjanta, którego nikt inny nie stworzył, bo to jest nieprawda. A jest to w ogóle możliwe? Chciałbym spróbować, czy jest to w ogóle możliwe? No kurczę, co pewien czas komuś się udaje, tak? Znaczy strzela taką albo stworzy w tym gatunku coś nowego, albo strzela postać, której wcześniej nie było, tak? Tylko że mnie teraz kojarzę, że ostatnio coś takiego się wydarzyło ponad, chyba 15 lat temu, bo ja kojarzyli z Salander, tak? Jako taką zupełnie nową postać, która kurczę coś wniosła nowego do gatunku i nagle się okazało, że patrzcie, o! Można coś takiego zrobić. Zresztą od tego momentu się pojawiły takich postaci więcej. Jeśli chodzi o jakieś takie nowe rzeczy, wiesz, w gatunku, no to chyba to taka totalna nowość to znowu sprzed 10 lat, czyli Domestic Noir, tak, który się narodził w książkach Gillian Flynn, tak. Więc da się zrobić w tym gatunku ciągle coś nowego i ludzie... Oni też mają spierniczone życie, tylko inaczej, wiesz, nieszczęśliwe małżeństwa, Takiego szczęśliwego policjanta to nie pamiętam kiedy się tam. Znaczy, szczęśliwi byli Sherlock Holmes i Hercules Poirot, tylko że nie byli samotni, nie?
Ale takiego szczęśliwego policjanta z rodziną, czy szczęśliwego śledczego z rodziną, to trudno mi znaleźć. Wiesz co, ale na przykład taki wystylizowany metroseksualny mężczyzna albo homoseksualny mężczyzna w roli inspektora, ja bym bardzo chętnie poczytała. Ale ja chciałam na pewną obronę tutaj naszego podejrzanego powiedzieć, że to nie jest tak, że tylko u dorosłych są takie triki stosowane, żeby wyszło. Na przykład przecież wszystkie wybitne autorki książek dziecięcych tłumaczą, że dlaczego dzieci w literaturze dziecięcej są na ogół sierotami, trzeba się wyrwać spod kontroli rodzicielskiej, czyli albo trzeba się zgubić w pociągu, zostać zostawionym przez jakiegoś nieodpowiedzialnego rodzica, albo ten rodzic musi niestety zemrzeć. A dzieci z Bullerbyn. No, to jest Skandynawia, to jest w ogóle inny stanek. Także tam jest inaczej. A druga rzecz, ja w sumie jednak wyrwa toczy się w tak zwanym normalnym środowisku, prawda? Tam nie ma zbrodni, to znaczy jest zbrodnia, ale ta pierwotna zbrodnia, nie będę za dużo mówić, chodzi mi o to, że zło dokonuje się nie dosłownie czyimiś rękoma jest, prawda, tylko są czyny nie pozostawiające śladów. Myślę, że dalej pójdzie to wspólną celę jakąś. Razem i coś wymyślimy. Dobrze, teraz jest kolej. Na niebieskie pytanie. Może podejrzany sobie przepije, bo tak przesypywany jest. Mortka na przykład pytał, nie chce się pan czegoś napić? A potem już się okazywało, że już nie można. No. Trzeba pić wtedy, kiedy proponują. No, dokładnie. No, skorzystałam i czytam numerek. 10. 10. No, to bardzo ładnie. Już. Bardzo ładnie. Dobrze, jesteśmy już w połowie. Bardzo świetnie nam. A propos, bardzo logiczny związek nam się buduje. Bohaterowie twoich powieści są uwikłani. I ci, co mają zginąć, i ci poboczni, i ci główni. Oni są generalnie uwikłani. Właściwie od pierwszej powieści piszesz o ludziach, którzy żyją inaczej, niż by chcieli, niż by pragnęli. O rozminięciu się z ideałami, o tym, dlaczego, nie wiem, wymarzona arteria życia zmienia się w dosyć pokrętną, zachwaszczoną ścieżkę, na której właściwie nie wiemy, jak żeśmy się znaleźli. Czy sądzisz, że gdybyś ty żył życiem niespełnionym, takim, które cię nie satysfakcjonuje, czy byś znalazł sobie siłę, żeby je zmienić i jak byś szukał? Nie, no, to jest takie pytanie, wiesz, z gatunku, jeśli się nie wydarzy, to ten, to gdyby się nie wydarzyło, to nie wiemy. Nie wiem, co by się wydarzyło, jak się stało. Przecież ty się fikcją zajmujesz, no to ten, trochę... Ale wiesz, to łatwo o sobie, wiesz, bardzo łatwo sobie powiedzieć, że tak, na pewno zrobiłbym wszystko, żeby w tym samym miejscu, nie wiadomo, tak? No dobrze, przepraszam, to urealnijmy. Kombinowałem, to, wiesz, a czy... Pisałbyś dalej książki, gdyby się nie sprzedawały i nie było flow? Pewnie bym pisał książki dalej. Czy byś się przeżył na muzykę rockową? Nie, no, pewnie bym pisał dalej książki, ten, gdyby się nie sprzedawały, bo przecież to robiłem. Ale czy pisał, wiesz, pytanie brzmi, czy pisałbym książkę, gdyby nikt ich nie wydawał? Mhm. To jest ten, bo z książki, wiesz, w jakieś tam liczby zawsze się sprzedają, gdzieś to idzie i jest taka satysfakcja, że jednak, wiesz, jesteś tym autorem, to można czerpać dużo, dużo takich małych przyjemności z tego. Natomiast pewnie gdyby ich, kurczę, nie wydawali, to bym ich nie pisał, tak? I to... Gdzieś bym w pewnym momencie zarzucił te próby pisarskie i stałbym się kimś zupełnie innym. Pytanie, kim innym i czy byłbym wtedy szczęśliwy. A to miałeś jest w ogóle inny pomysł na siebie w życiu? Był taki moment w życiu, że wiesz, chciałeś czegoś innego? Ja miałem na początku pomysł na siebie taki, żeby zostać dziennikarzem. Tak? I tym dziennikarzem nie zostałem z różnych przyczyn, ale przede wszystkim chyba dlatego, że się dobrze w tym nie czułam. Tak? To jednak nie do końca był mój świat. Nie do końca go rozumiałem, ale to też nie wiem, czy... Może też mój problem polegał na tym, że nie trafiłem na taką osobę, która by mi dobrze wytłumaczyła, jak się w tym świecie poruszam. Mhm. Bo akurat w świecie pisarskim miałem takie szczęście raz, że trafiłem na swojego pierwszego redaktora, Tomka Zająca, który po prostu mi tak mi moją książkę zmasakrował pierwszą, czyli Podpalacza, że pokazał mi, w co ja potrafię, a co nie. Mhm. I to po prostu... Jestem mu strasznie wdzięczny. Potem miałam taki pomysł na siebie, który pewnie był realizował, żebym się jakoś zajmował analizą biznesową, analizą wywiadowczą, analizą ryzyka i tutaj by się mogły różne rzeczy wydarzyć ciekawe, tak? Bo pewnie jakieś tam propozycje, wiesz, propozycje pracy padały, no. A skąd ty bierzesz te...
pomysły, sposoby na to, jak twoi bohaterowie próbują się wydostać ze swoich życiowych pułapek, bo ty jesteś też pisarzem niezmiernie realistycznym w tym, tak? I tak już tu sobie żartując zarzucamy ci, że szukasz bardzo wielu prawd psychologicznych, tak? No rozumiem, że to musi być jakoś w twojej pracy ważne kryterium, czy to jest w danej, nie wiem, kompozycji emocjonalnej czy psychoemocjonalnej postaci możliwe, żeby ona w ten sposób się zachowała. To zastanawiam się, gdzie, no, skąd ty bierzesz inspirację do tych tropów, jak poprowadzić tego zawikłanego bohatera na jakąś ścieżkę właśnie, nie wiem, albo jeszcze bardziej mroczną, albo go wyciągasz. No, to jest bardzo trudne pytanie, bo to tak naprawdę jest w trakcie pisania, czy w trakcie pisania, jak już się wchodzi w tą historię, wchodzi się w tą literaturę, to wchodzi się tak głęboko, że po prostu czuje się tych bohaterów i widzi się, co oni postępują. To jest proces, którego ja nie rozumiem, tak? Ale po prostu oni w pewnym momencie, nie chcę powiedzieć, że oni sami zaczynają żyć, bo to przecież oni są cały czas w mojej głowie, tak? To nie są realne istoty, ale być może, ale nie potrafię, wiesz, innego na to określenia wynaleźć. Po prostu widzę ich, widzę, co oni robią, widzę, jak oni się zachowują i widzę, co się z nimi dzieje. Przelewam to na papier. Czy ty traktujesz w ogóle życie, którym żyjesz, obserwacje, spotkania z innymi ludźmi, jako ten swój materiał dowodowy do roboty? To znaczy, jesteś takim człowiekiem, który generalnie na wszystko patrzy i wie, że to mu się może przydać? Nie patrzę tak na swoje życie, nie szukam w moim życiu inspiracji. Bo wiesz, jakbym szukał w swoim życiu inspiracji, to bym pewnie jedną książkę napisał. Nie, chodzi mi o to, że jak jesteś z innymi, Nie, bardziej mi chodziło o to, że jak, no nie wiem, gadasz z ludźmi, słyszysz jakąś historię, ktoś ci coś opowiada, takie rzeczy się zdarzają, tak? Mhm. Plus, wiesz, nie oszukujmy się, to są cały czas moje książki, które są przyfiltrowane przez moją wrażliwość, przez moje podejście do życia, przez moje doświadczenia życiowe i tak dalej, więc tam nie da się uciec od tego mojego ja, tak? Znaczy ono gdzieś tam tkwi, tak? Staram się, żeby tego było jak najmniej, żeby to było jak najbardziej inne od tego, kim ja jestem, tak? I żeby to nie było, wiesz, cały czas opowieść o mnie, jak ja sobie wyobrażam swoje życie, czy jakieś takie numery, ale nie da się od siebie uciec. A czy ty masz, tak jak ten inny ziomek z waszego tego kryminalnego kwadratu, Remigiusz Mróz, który mówi, że jego bohaterowie go zmuszają do napisania o nich i on nie ma wyjścia. To moi bohaterowie, znaczy nie tyle mnie zmuszają, co znaczy faktycznie jest tak, że po prostu pewna historia mi wchodzi do głowy. Tak było z Wyrwą, przecież miałem zupełnie inne plany pisarskie. Wtedy ta historia wpadła mi do głowy i jakoś nie potrafiłem się od niej uwolnić. I wiedziałem, że musiałem o niej napisać. Więc faktycznie czasami tak jest, że się przychodzi ci do głowy jakiś pomysł, jakaś historia, coś się dzieje i wiesz, że musisz o tym napisać. I tu się mamy, czyli to nigdy nie jest wasza wina, tylko tak czyjaś. Musiało tak być, jest, tak musiało zmuszono. Być. Okay. Muszą nas, nie chcieliśmy tego. To czerwona. No dobra. Czerwona? No czerwona, no przecież teraz było łatwe pytanie. 3. No i świetne pytanie. O innym ziomku, z innego kwadratu. Mhm. Czy to prawda, że podobnie jak niejaki obywatel Jakub Żulczyk, zacząłeś pisać powieści, które są gotowymi scenariuszami seriali? Popatrzcie, przyjechała policja. No coś wspaniałego. Państwo tego nie widzą, ale Ameryka na niebiesko jak nic. Czyli krótko mówiąc, komercja first. Nie. Nie. Nigdy jak piszę powieść, to chcę napisać jak najlepszą powieść. Aha. I nie za bardzo mnie obchodzi, co się z tym dalej wydarzy. Znaczy, jak ktoś będzie chciał, to pogotowie było. Pogotowie! Przepraszam. Jeszcze niepotrzebne. Myślałam, że policja jednak. Więc jak piszę powieść, to chcę napisać jak najlepszą powieść i nie obchodzi mnie, co się z tym wydarzy. Jak ktoś będzie chciał z tego zrobić serial czy film, to bardzo miło, fajnie. Natomiast to nigdy nie jest moim celem. A to dlaczego tak jest, że jak ja czytam, to od razu widzę obrazy filmowe, jak ja czytam Wyrwę? Proszę zapytać siebie. No jak siebie? No przecież... Czy chcesz nam mówić, że jak pisałeś Wyrwę, to nie myślałeś o tym, że ją napiszesz w taki sposób, to będzie ją łatwiej zekranizować? Nie myślałem w taki sposób. Co więcej, uważam, że jeśli pod względem ekranizacyjnym, tam jest koszmarny problem z zakończeniem.
Aha. Dlaczego? I nie wiem, jak to zakończenie przedstawić, żeby nie mogę powiedzieć widzom, jakie jest zakończenie tutaj tej książki, ale wydaje mi się, że ostatnie sceny są na tyle, a szczególnie ostatnia scena jest na tyle skomplikowana, tam jest się tyle wewnętrznie dzieje w bohaterze, i w samym opisie i w opisie uczuć, że bardzo trudno to będzie przedstawić komukolwiek na ekranie. Ależ, trzeba wziąć reżysera od kina społecznego lub... Ale to nie jest mój problem, więc się w ogóle tym nie przejmowałem, to po prostu wiedziałem, że ta scena musi akurat tak wyglądać i tak się musi wydarzyć. Tak? A żmijowisko? Żmijowisko, przecież wtedy, przed żmijowiskiem moje doświadczenia z ekranizacjami moich książek były takie, że ktoś kupił prawa i nigdy nic z tego nie wychodziło. Tak? Więc jakbym myślał w żmijowisku, że o mój, to teraz spróbuję napisać coś, co ktoś zekranizuje, to może w końcu się uda. Nie, absolutnie nie. Po prostu chciałem napisać jak najlepszą książkę i na tym się skupiałam. Tak? Więc nie, w ogóle, wiesz co, znaczy w ogóle dla mnie ten świat filmu jest dosyć obcy i nigdy, to jest tak. O, to jest ta puenta, do której dążę. Gdybym chciał pisać dla filmu, to bym pisał scenariusza. Ale w ogóle mnie nie kręci ten świat filmu, w ogóle nie chcę być jego częścią. Ale pracowałeś jak nad scenariuszem do Żmijowiska, prawda? Tak, pracowałem nad scenariuszem do Żmijowiska, była to bardzo ciekawa przygoda i jeśli ktoś mnie poprosi o to, żeby pomóc mu w ekranizacji, pisać scenariusze na podstawie mojej książki, to okej. Okay. Mhm. Ale w ogóle nie mam planów i w ogóle mi się nie chce pisać tylko i wyłącznie do filmu. Chcę napisać książkę i chcę pisać powieści. Proszę, i tego się trzymamy i to powtórzy mój adwokat. Proszę zanotować, że podejrzany się wypiera. Że nie patrzy w oko kamery, że się wierci i skubał skórki przy paznokciach. Nieprawda, to jest ostatnie jest kłamstwo. Wierciłem się, ale nie skubałem skórki przy paznokciach. Tylko grzecznie, to jednak na komisariacie się znajdujemy. Bardzo proszę, pytanie łatwe. Niebieskie. Ja nie wiem, czy z... Zabierzałem, że z tymi łatwymi to jest jakaś pułapka, bo one mi się wydają trudniejsze. 6. Notuję. Zobaczymy, jaką tutaj osoby za naszym lustrem weneckim zadadzą pytania autorowi. 6. Nie, to było 9. To było 6, tak. Tak. No, to rzeczywiście trochę w kontynuacji. Parę lat temu tutaj staliśmy sobie przed Big Book Cafe i powiedziałeś mi, że właściwie przewidujesz szybki i nieuchronny schyłek polskiego kryminału. Taki ale był moment. Ale się tyle pomyliłem, nie? A nadal je piszesz. No i teraz pytanie jest, dlaczego? Czy to jest tak? Ja może tutaj wyjaśnię stosunek osobisty do tej sprawy. Ponieważ ja czytając książki Wojtka, nieustannie jestem najbardziej zainteresowana tym, co niekryminalne, czyli tym, co się dzieje pomiędzy zwrotami akcji. I mam tą swoją uporczywą teorię, że Wojtek jest pisarzem społecznym w dużej mierze. I to jest właśnie to, co nas różni, bo mnie interesują rzeczowe trupy, argumenty, noże, dowody tak. I tak. I teraz ja muszę ciebie zapytać o to, czy dla ciebie kryminał, bo czy ty pozostajesz w tej dyscyplinie, no bo wiesz jak to się robi, wiesz, że jesteś w tym dobry, jesteś w tym jakoś bezpieczny, czy to jest twoje narzędzie tak naprawdę tej literackiej zbrodni, żeby tę opowieść utrzymać w ryzach, bo jednak jesteś człowiekiem szalenie zainteresowanym tym, co się dzieje wokół, tak? Znaczy ta scena u ciebie zbrodni jest tak naprawdę bardzo rozbudowana i no już Wyrwa to jest moim zdaniem bardzo mocny dowód na to, że te odpowiedzi na pytanie o śmierć szukasz w życiu, w jego jakby istocie życia. No więc dlaczego cały czas zostajesz w tym kryminale, a nie idziesz po prostu w powieść no, niegatunkową, literaturę piękną przez tu? Dobra. Dlaczego? Dlatego, że nie potrafię wymyślić dobrej historii, gdzie nie byłoby trupa. Znaczy, to jest moja jakaś ogromna przykra słabość. Przykra sprawa, można powiedzieć. Wiesz, ale żartem. Trup w każdej szafie. Znaczy, poważnie, jak ja nie mam trupa w książce, czy jakiegoś przestępstwa, to ja nie wiem, o czym ta książka jest, nie wiem, o czym napisać. Po prostu wymyślam same takie historie, co oczywiście nie najlepiej świadczy o mnie jako pisarzu. Poza tym, wiesz... Znaczy, pan zostanie przebadany później, to jest ale ten, to jest też... To dopiero za jakiś czas. Ja się zawsze... Znaczy mi to sprawia przyjemność, tak? I uważam, to jest słuszne. Jak czytam w recenzjach, że się posługuję prostym językiem, tak? Prostym, czytelnym językiem. To jest dla mnie pochwała i tak dalej. Natomiast to też jest fakt, że... Kurczę, jak ja czytam niektórych autorów literatury pięknej, jakim oni językiem się posługują, jakie potrafią wytrzasnąć niesamowite metafory, porównania i tak dalej, ja nigdy tego nie wymyślę, nigdy nie będę na takim poziomie. Potrafię pisać w tym momencie powieści gatunkowe. To potrafię zrobić dobrze, to potrafię dobrze wymyśleć.
one są, one mi wychodzą, one są fajne. Nie jestem w stanie wymyślić literatury pięknej i w ogóle mnie to w tamtą stronę nie ciągnie. Obawiam się, że w ogóle bym się na tym... To nie jest prawda, że to jest nie ciągnie, tak? To też jakieś kolejne marzenie literackie, kurczę, napisać, jak to lepiej nazwać, nie? Ale wielką amerykańską powieść, ale po polsku, nie? Znaczy nie po polsku, tylko polską wielką amerykańską powieść. To brzmi cudacznie, tak, ale chodzi o powieść. Ale... To tym się specjalizują Amerykanie, w takich powieściach, tak, z literatury pięknej, ale które się... Które się wszystko czyta, rozumiemy. Nie wiem, wielopoziomowymi metaforami poradzimy sobie. Okej, dobra. Przepraszam, nie doceniłem. Piękne marzenie. Nie doceniłem. Ale nie potrafię tego wymyśleć, tak? Więc się boję tej literatury pięknej. Tak? Mm-hmm. Ale najważniejsze jest to. Ty mówisz, że jestem pisarzem społecznym i okej, okay, to jest fajne. Tylko ja się nie zastanawiam, jak piszę, o czym ja chcę napisać, wiesz, społecznie. Mm-hmm. Ja mam w głowie jakąś historię, która mi nie daje spokoju, którą chcę opowiedzieć. To jeśli ona potem mówi coś więcej o tym, co się dzieje wokół, to jest super, ale to wszystko jest w historii. Mhm. A jak myślisz, co się właściwie wydarzyło, że ten polski kryminał jednak nie poszedł do dołu? Bo jak rozmawialiśmy 2,5 roku temu, to rzeczywiście wyglądało na to, że kończy się pewien trend. A nie stało się tak. Myślę, że polska powieść kryminalna wciąż radzi sobie nieźle, choć na pewno zmieniają się zawodnicy, prawda? Pierwszoligowi, ale co to się właściwie wydarza? Czy się zmierzyli ten... powiem tak, myślę, że to bardzo pomogły dwie rzeczy, czyli ekranizacja. I się nagle okazało, że dzięki temu, czy to książki, bo to jednak trochę kryminalne, tak? Ślepnąc od świateł, tak? Ale Belfer wcześniej. Mm-hmm. To nie jest adaptacja książki oczywiście, tak? Ale tam nazwisko Żulczyka było bardzo, bardzo się dużo, wiele razy pojawiało. Czy to Chyłka, czy to potem Żmijowisko i tak dalej, więc nagle dotarliśmy do czytelników, którzy niekoniecznie czytali czy kryminały i się podobali. Kolosalna zasługa, mam wrażenie, też Remigiusza Mroza i Katarzyny Puzyńskiej, tak? Ale też Katarzyny Bondy, którzy też wykonali ogromną pracę, docierając do nowych czytelników. Takich absolutnie, którzy, słusznie powiem czy nie, bo to jest też moja intuicja, którzy po prostu wcześniej nie czytali w ogóle książek. Mm-hmm. Mam wrażenie, że oni wszyscy, szczególnie Katarzyna Puzyńska i Remigiusz Mróz, dotarli do ludzi, którzy nie czytali wcześniej książek i aktywizowali czytelniczo. Nie wiem, czy mam rację, ale tak mi intuicja podpowiada, tak? No i oczywiście, wiesz, jak przeczytali kryminały, to potem zaczęli czytać kolejne kryminały, tak? I dlatego ten gatunek działa ciągle i nie ma tego zmierzchu. Tak bym powiedział w tej chwili. To zapisz proszę, Bonda, Mróz, do kolejnych przesłuchań po prostu, bo tu się po prostu pojawiają postacie. Robią Mielarza. Trzeba będzie konfrontować zeznania po prostu. No dobra. To chyba czerwone. Czerwone. To chyba dobra. Czerwone. Ale ostatnie. Przeczuwam, że będzie to numer 4. Tak. Podziwiam dedukcję. Ja już mówiłam, że my tu wiemy wszystko. Czy ty na jakimś etapie swojej pracy pisarskiej przeprowadziłeś jakieś poważne badanie swoich czytelników? Czy ktoś może dla ciebie to zrobił? I czy byłbyś w stanie odpowiedzieć na pytanie, dla kogo pisałeś 10 lat temu, dla kogo piszesz dziś, a dla kogo chciałbyś, jeśli chciałbyś się zmienić, chciałbyś pisać za 10 lat? Nigdy nie robiłem badania swoich czytelników. Powiem tak, to znaczy, gdybym robił badanie czytelników i pisał dla czytelników to, co czytelnicy chcą, to prawda jest taka, żebym pewnie cały czas trzaskał te książki o mordce. Bo to jest cały czas jest powtarzane, ciągle chcą kolejne książki o komisarzu Mordce. I paradoks tej sytuacji polega na tym, że gdybym ja czytał, pisał o to, co czytelnicy chcą, to bym nie był w tym miejscu, w którym jestem dzisiaj. Bo przez to, że ja im zasegowałem inne książki, przede wszystkim Żmijowisko, którego nikt nie chciał, nikt się nie spodziewał, tak, to nagle dotarłem do zupełnie znacznie szerszej grupy czytelników, tak, i jednocześnie utrzymując tą starą. Tak. Więc, do kobiet? Ale nie tylko kobiet. Zaskakująco dużo mężczyzn, szczególnie wyrwę,
Dużo mężczyzn czytało i bardzo jakoś entuzjastycznie się o tym wypowiadają. Zresztą mi się wydaje, że ta struktura płciowa czytelników zaczyna się troszeczkę zmieniać, tak? Znaczy, trzeba się równoważyć, bo kiedyś faktycznie, jeszcze tam, nie wiem, 4-5 lat temu, jak pamiętam, byłem na takim jednym spotkaniu, gdzie tam były same kobiety i jeden facet. Ja non stop na tego faceta zakręcam, zastanawiam się do cholery, kim on jasne jest i czy na zewnątrz przypadkiem nie pada. Tak? To się okazało, że to jest mój czytelnik. Faktycznie, on przyszedł na spotkanie, mógł się od nas spotkać. Myślałam, że żona przyprowadziła programowo. Tak, w celu ratowania polskiego czytelnictwa. Ale było tak, że głównie przychodziły kobiety i nie wiem, jeden, dwóch facetów. Teraz mam wrażenie, że jest tak proporcje, nie wiem, 40 do 60, czasami 30 do 70 i tak dalej, ale to nie jest tak, że ci mężczyźni tam pojawiają się przypadkiem. Nie, coraz więcej mężczyzn albo się przyznaje do tego, czy czyta, albo chodzi na spotkania autorskie i tak dalej, więc to jest. A może to jest czysta statystyka po prostu, więcej osób cię czyta, więcej Być może, ale to więc tutaj to nie jest tak, że dotarłem ze żmijowiskiem do kobiet i chodziło o to, żeby to czytać. Nie, kobiety zawsze mnie czytały. Zresztą ja uważam, że kobiety generalnie, tak jak kobiety czytają wszystko. Znaczy, miałbym bardzo głęboki problem, żeby wskazać jakiś fragment literatury i powiedzieć, że to jest literatura męska, taka czysto. Bo wszystko, co sobie wymyślimy, to kobiety też to czytają, tak? Potrafiłbym wskazać, nie wiem, fragmenty literatury polskiej, którą czytają głównie kobiety albo tylko kobiety, ale coś takiego mężczyzn to nie. Więc ja chyba głównie piszę dla siebie tak naprawdę. Znaczy, a przynajmniej piszę te, sprzedaję, piszę te historie, które mnie dają spokoju. No to wierzymy ci na tym komisariacie, nie wybaczymy nigdy, że to oskarżasz cały czas jednak o swoje porażki, swojego kolegę komisarza Mordkę. Jakbym pisał o Mordce, to by nie było sukcesu. Mordka nie taki, Mordka zły. No. Nie, a z Mordką się nie dało sukcesu zrobić? To nie jest tak, okej, czy z Mordką się nie dało sukcesu zrobić? Na pewno było trudno, czy się dało? Pewnie by się dało, tak? Natomiast zresztą wiesz, znaczy, prawda jest też taka, że taki pierwszy moment, kiedy poczułem, że nagle się zrobiło, wiesz, wstąpiłem na ten poziom wyżej, to było po premierze Cieni, czyli tej ostatniej części z komisarzem Mordką, tak? A potem Żmijowisko, to było takie dobicie i nagle się zaczęło wszystko kręcić i śmigać. I nagle transparenty, chmielasz. Nie, no, nie tak, ale to wiesz, była różnica, wiesz, no, pamiętam, jasne, różnica targów książki z targu na książkę. W targi książki, tak tam siedziałem. Wszyscy żeśmy po tych schodach. Ale paniko schody, tak? To było strasznie miłe i strasznie fajne i niesamowite wrażenie. Dosłowny symbol danego momentu. Ale znaczy, dla mnie symbolem jest to, że rok wcześniej siedziałem na stoisku i podpisywałem książki i tych książek podpisywałem przez godzinę i to było tak, że okej, co chwila ktoś podchodził, ale siadaliśmy, gadaliśmy przez 2-3 minuty i tak dalej, nie, może ktoś, dwie osoby stały w kolejce, mieliśmy, cały czas był ruch, ale generalnie tam. Rok później siedziałem 2 godziny non stop, podpisywałem. I tylko parafowałeś, bo już nie było więcej czasu. Generalnie tak. I to jest ta różnica, co się wydarzyło w przeciągu roku z ostatnim Mordką i potem a to jeszcze nie było Żmijowisko, czyli to jednak chyba Mordka jest odpowiedzialny. Czyli Żmijowisko dopiero wyszło. Coś zrobił dobrze ten Mordka jednak, się wybronił na koniec. Czyli proszę zapisać, że podejrzany przyznaje, że być może jednak z Mordką będzie jeszcze współpraca. Aspirantka Julia już tam ma tyle kartek, że nie wiem, czy zdąży wszystko zapisać. To my idziemy szybko, Wartko. Dzisiaj też będzie podpisywanie, także właśnie, czy komu idziemy, także proszę zamawiać książki. 7. Co już wiecie oczywiście. Tak, szczęśliwa siódemka. To wyznaj nam, drogi pisarzu, jakie własne lęki oswajasz, pisząc o zbrodniach, mrokach i ich przyczynach u swoich bohaterów? To jest to łatwiejsze pytanie, tak? Wiesz co... Ja mam same dobre intencje. Na pewno to są, wiesz, głównie mroki związane z przynajmniej tak. Czuję blisko, że to się jakoś przewija przez ostatnie książki z wychowaniem dzieci, nie? I z tym, czy ja jestem w stanie to zrobić dobrze, czy niczego bardzo nie zepsuję po drodze, bo pewnie coś zepsuję po drodze, tak, ale żeby tego bardzo nie zepsuć. I czy ich przygotuję do tego, jak świat wygląda i w jakim świecie przyjdzie żyć. I to są jakieś takie, wiesz, obawy, które mnie tutaj mocno w ostatnich latach, myślę, że to było widoczne i w Wyrwie, i w Żmijowisku, przede wszystkim w Ranie, tak? I to jest to, co ja, o czym ja piszę.
Tak, więc to są to te lęki, które potrafię zdjąć. Ja się wzruszyłam, ty możesz pozostać po prostu nadal twarda. A, bo teraz będzie gwóźdź do trumny. Dobrze, to jest dobra. Kwity, są na to podejrzanego kwity. Ty myślisz, że my tutaj takie historie, to dobra. Łykamy. Okay. Ty widzisz te tatuaże? Czy ty myślisz, że te tatuaże to co babcia mi dziergała zimowymi wieczorami na szydełku? Ty chyba wiesz, skąd one są. Dobrze. Proszę bardzo. Na każdą odpowiedź masz 10 sekund. Dobra. To są cytaty. Napij się to dobrze znak. To tak, jakbym chodził z bombą zegarową w kieszeni. Ciekaw tylko jestem, kto to będzie i z którego piętra spadnie na moją głowę wiadro z gównem. Kto i w której książce? Motka, nie mam pojęcia, w której. Źle. Prokurator Szydłoń. Przejęcie. Okej. Okay. Cytat numer 2. Kurwa. Prawie udało mi się rzucić. 3 miesiące nie paliłem. Wszystko poszło się jebać. Andrzejewski w podpalaczu. Nie. Lupa, przełożony mordki z Krotowic. Ale z jaką pewnością? To byłem pewien. Ale powiem pani, tak co się wydarzy. Mhm. Zrobimy eksperyment procesowy, a on potwierdzi... Mordka, osiedle marzeń. Tą książkę sobie akurat powtarzałem niedawno. Uratowane. To dom w scenę. Okay. To 3 razy sztuka. Czyli skończyłeś w dobrym stylu. Jednak znasz własne książki, czyli prawdopodobnie ty je pisałeś. Znaczy nie mamy takiej pewności, 3 na, tam 1 na 3. Znaczy ja myślę, że 1 to na 3 pisałeś. Proszę ja dołączę do materiału. Jako tako, prawda, tutaj no zasadniczo... Trochę wybrnął, ale no nie wiemy, kto te książki teraz pisał. Teraz mają szansę go uratować. Nie pamięta najlepiej, ale większość podejrzanych wymawia się brakiem pamięci, prawda? Ale na pocieszenie, chociaż no ja jakby zła z natury jestem, można dodać, że jak się podobno za szybko i zbyt pewnie odpowiada, to jest podejrzane, więc może to, że kluczył trochę coś próbując. No, nie są te klotki, więc musimy zachować pewien dystans. Jeszcze się z profilerem. Ale my jak my. Aspirantka Julia tam narobiła tych papierów, więc może nam teraz poda i spróbujemy przekazać, czy jest bardzo czy dużo. To była taka tajemnicza ręka, aspirantka Julia bardzo surowo selekcjonowała dobrze. Państwa pytania i teraz po prostu zadamy je trzy. Są trzy. To może teraz ja zadam pierwsze, a ty kolejne. A każde zadane pytanie dostanie w nagrodę tę wspaniałą powieść. Z autografem. A dodam tylko, drogi chmielarzu, że będzie ogląda nas 100 osób. Mniej więcej. No to teraz to nawet ponad 100, także... Jak oni się, wiecie, za tym lustrem zamiast się nie, maski państwo noszą, bo to teraz to jest nieprzepisowe. To społeczne. Dobra, pytanie numer 1. Nie wiem, czy my powinniśmy jakoś identyfikować osoby, które... Nie, Julia będzie wiedziała, dobra. Gdyby mógł pan usiąść przy jednym stole, koniecznie w Big Book Cafe, z nieżyjącym już pisarzem lub pisarką, to z kim i co byście zamówili? Z Edmundem Niziutkim. Aha, czyli naszym sąsiadem. Bo to jednak jest pisarz, na którym się mocno wychowałem i czytałem jego wszystkie książki. A wiesz, on tutaj mieszkał tam, z tamtej strony? Nie, nie wiedziałem o tym, więc bardzo chętnie bym się z nim spotkał, porozmawiał i o jego książkach. I o tym w ogóle, jak to się pisze dla młodzieży. Bo to do mnie fascynuje też. To znaczy, jak się, no, kolejna rzecz, którą chciałem pisać, książkę dla dzieci, książkę dla młodzieży. Nie? Ja jak pisać dla dzieci, jak pisać dla młodzieży, pisać takie fantastyczne rzeczy. A co byśmy zamówili? No, nie wiem, co pan Edmund by sobie zażyczył. Ja bym pewnie poprosił o czarną kawę. A dosiadłby się do niej Krzysiek Warga i w ogóle by im nie dał pogadać. Pewnie dokładnie. I Krzysiek by wziął pewnie naleśniki, kawę, ciastko. Herbatę zieloną, tak. No. A żadnego ciasteczka? A ja mogę takie pytanie poboczne, bo twoi bohaterowie piją piwo, bardzo różne. Ty precyzyjnie podajesz marki. Czy to jest bardzo takie ważne i zgodne z profilem psychologicznym bohatera, jakie piwo on pije? To znaczy, że jak dębowe mocne to jest jakiś, a jak tam, nie wiem, koronkę to... Znaczy staram się dopasować to, jakie oni piwo piją i jaką herbatę piją i jakimi samochodami też jeżdżą, do tego, jakie to są postacie. To nie są nigdy... I do budżetu. Do budżetu ich ten. To nie są niektórzy nigdy nawet muszą cierpieć i pić whisky. Niektórzy, tak, to tak jest. A są też tacy, którzy piją z przyjemnością. Ja na przykład.
To aspirantka Julia. Już aha, i dla autorki, tak? Lub autora tego dla pytania Wojtek lub autora, mniejszym, tak. Podpisuję. To jest autorka czy autor? Nie wiemy jeszcze, dobrze, to ale aspirantka jest Julia się lekko zdziwiła tym pytaniem. Strasznie dużo tej biurokracji, ja wiem, bo jest zawał. Ale proszę się nie martwić, my zidentyfikujemy pytanie pytającego lub pytającą i proszę zaznaczyć, że to z komisariatu prosto. Grzeczny, podejrzany. Tak. Czy ja już mogę czytać pytanie numer dwa? Tak. A podzielność ma uwagi. W Żmijowisku jest scena, w której kucharki w ośrodku, przepraszam, lepią pierogi. Proszę nas nie trzymać w niepewności. Z czym były te pierogi? To jest dobre pytanie, ale wydaje mi się, że one były z jakimiś owocami. Czyli z jagodami, nie? Tam nie było. Nie? To jest pytanie. Tak naprawdę. Nie, no ja wiem. Znaczy, no, domyślam się, że to nie, nie opisałem. Lato, ten, no, nie, więc wiesz. Nie lato w lesie i podejrzewam, więc... że były z, owocowe, tak? Czy, ja czyli myślę, że były z jagodami. Z jagodami, tak. Tak. No, z czym mogą być w lesie? No, przecież albo z grzybem, ale albo z jagodą. Ale to jest ciekawe, że tego nie napisałem. Coś mi kurczy nie ten, nie. Ale tam to było agroturystyka głównie dla dzieci, więc one musiały być niewytrawne, czyli na słodko, czyli z owocami leśnymi. To prawdopodobnie jagody. Czyli jagody, czyli jak będzie w zmówienie z jagodami. Sprzedawane przy każdej drodze. Nie, bo to już było późniejsze lato. Aha, późniejsze, już nie. Tak. Strasznie ci pilnują ci czytelnicy, rany boskie. Przyznajemy książkę numer dwa dla czytelnika lub czytelniczki. Dla jagódki. O, już pytanie. Pani Danka, czy pani zadała... Pani Danka zadała pytanie o pierogi. Pani Danuto, potwierdzamy, były to pierogi z jagodami. To nerwy, tak. Trzeba uważać na każde słowo, jak się pisze. Ciekawe, czy ze śmietanką te pierogi. Chyba tak, nie? Tak. Ze śmietanką podawane. To ale czy ciasto grube, czy cienkie, to też jest i czy zaginane sprawa. Rogi w te... Tak, z falbankami, prawda? Nie, bez falbanek. Pytanie numer 3. Jaki był komentarz najlepszej przyjaciółki pana żony po przeczytaniu wyrwy? Nie wiem, czy przeczytała. Więc nie słyszałem. Poza tym z powodu pandemii się nie widzieliśmy. Znaczy, no wiesz, no nie możemy ukarać podejrzanego, możemy ukarać zawsze, tak jakby. Ale zasłania się nie wiedzą, ale szkoda, że telefonu nie mamy tutaj, to by zadzwonił. Jakieś alarmowe. No dobrze, no ale to jest pytanie, które zadała, podejrzewam, czytelniczka. Tak, Anna Brzezińska. Pani Anna. Pani Anna Brzezińska, pani Anno, oto książka jest podpisywana dla pani. Ale niestety, jak to w dobrych kryminałach, jakaś część tej opowieści musiała pozostać tajemnicą. Tak. Zmierzamy do proszę państwa, jak widzicie, podejrzany przetrwał. Nawet nie wystąpiły mu na czoło żadne krople potu. Wygląda na dosyć odprężonego po fakcie, po zdarzeniu. Wszystko od tego momentu znajduje się w archiwum X i będzie mogło być przez państwa oglądane po wsze czasy, także będzie można to wyciągać ci, to wszystko, co tutaj powiedziałeś. Poza tym to na pewno nie jest nasze ostatnie przesłuchanie. Na pewno nie. Wojtek, jak być może część z państwa wie, dawał się już wrabiać w różne afery w Big Book Cafe. Na przykład musiał być stand-uperem i nadawać o niejakiej Laluni inspirowanej Bolesława Prusa, słynną powieścią Lalka, albo na przykład w dniu Międzynarodowym Dniu Pisarza serwował tutaj kawę i trochę zestresowany szef, bo najgorsze są, strasznie są te szklanki do latte, prawda? To jest bardzo wysokie, bardzo niebezpieczne. Śliska sprawa jest z tym podawaniem. To czasem jest trudniejsze niż to, na czym człowiek się zna, czyli pisanie. Także na pewno ci jeszcze w coś wrobimy, Wojtku. Taka prosta propozycja, żebyś sobie odświeżył swoje książki wczesne. Zrobimy quiz. Szczególnie jeśli wiesz, ja wiem, kto tam zabił. Szczególnie jeśli zamierzasz pisać dalej o Mortce, no to pewnie. Nie, to prawda. Muszę sobie Mortkę odświeżyć, przypomnieć sobie wszystko, kto tam, co, kto i dlaczego. No, wypadałoby. Ale proszę państwa, z dzisiejszego spotkania warto zanotować, że Wojciech Chmielarz napisze nam w przyszłości dalej o Mortce, reportaż, książkę dla dzieci lub młodzieży, powieść historyczną i wielką polsko-amerykańską powieść. Nie idzie w literaturę piękną, żeby było jasne. To przynajmniej jest rewir w tej chwili na razie zaklęty. Ogromnie dziękujemy państwu za to, że z nami byliście, że zadawaliście masę pytań, z których Julia musiała wybrać. Aspirantka Julia ma tutaj cały stos, pan jeszcze nie jest wolny, bo tutaj idzie aspirantka z całym stosem książek do sygnowania i podpisywania. I będziemy podpisywać.
Proszę Państwa, to jest przedostatnie nasze spotkanie wirtualne, bo jak Państwo wiedzą, czerwiec stworzy nowe możliwości spotkań, ale jeszcze raz spotkamy się online i będzie to 3 czerwca i nomen omen będzie to spotkanie o cyfrowych dziewczynach, czyli pionierkach internetu. Serdecznie. Czyż nie jest to piękne zakończenie ery cyfrowej Big Book Cafe? Mnie się całkiem podoba. 3 czerwca o 19 będziemy stąd nadawać jak Kaszpirowski, a od 9 czerwca, od spotkania nomen omen też o gorsecie rytuałów codzienności Japonii, zaczniemy spotkanie z Państwa żywą, cielesną, fizyczną i umysłową obecnością tutaj już z nami. Z czego bardzo się cieszymy, bo przygotowując się dzisiaj do spotkania rozmawialiśmy też z Wojtkiem, że i jemu byłoby łatwiej i fajnie, jakby wiedział, czy na przykład jego żarty Państwa śmieszą, a tak to nie wiemy. I niestety, prawie łezka pojawiła się w oku na wspomnienie spotkań, podczas których czytelnicy rzewnie reagowali gromko na różne żarty i podpisy pisarzy. Ale to już niebawem. Wojtek ma trochę pracy z podpisywaniem, więc my tutaj będziemy mu tutaj jeszcze chwileczkę towarzyszyć. A Państwu jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy i dziękujemy wydawnictwu Marginesy za to, że nas wsparło. Żegnamy się, a jeśli oglądają nas jacyś prawdziwi policjanci lub policjantki, to po pierwsze pozdrawiamy, a po drugie polecamy się ze swoimi usługami. Jak widać, bardzo skutecznie przymuszamy podejrzanych do nas. Gdyby brakowało Państwu literatury na komisariacie, służymy, chętnie wyposażymy bibliotekę. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Przede wszystkim Wojtkowi, że zeznawał zgodnie z prawdą. Przynajmniej tak. Wykrywacz jest na kolejnym etapie. No ja takiej pewności nie mam, ale tak jak powiedzieliśmy, być może przesłuchanie będzie kontynuowane. A teraz dobranoc. Dobranoc, dziękujemy. Dobranoc. Dużo tego masz.